Siemanika! Witam Was w kolejnym unboxingu. Dzisiaj otworzymy sobie dwie paczuszki. O tom naprawdę bardzo się boję, ponieważ jest to otwarty od góry kartonik, wyłącznie zapakowany w siateczkę foliową, która zresztą łatwo się przedziera, jak zresztą widzicie. To jest cud, że tu się nic nie rozwaliło. I w tym luzem latają pet shopy. Chciałam Wam pokazać, jak jest zapakowana. Ale już się tego pozbędę, ponieważ tu jest na to naklejona kartka adresowa. Także pozbywam się folii i już Wam pokazuję cały zestaw. Mam nadzieję, że jest kompletny i cały przede wszystkim. Ogólnie wiem, że pet shopy nie potrzebują jakiegoś turbo zabezpieczenia, ale jednak fajnie by było, żeby to pudełko miało wieczko, a nie było po prostu w foliówce, która jest bardzo łatwa do rozdarcia. I niewiele brakuje, żeby po prostu w transporcie się rozerwała. A w momencie, kiedy one są totalnie luzem, to po prostu mogło się wysypać. Ale foliówka na szczęście nie była naderwana, także chyba wszystkie są w środku. Także przestańmy już marudzić i przejdźmy do pokazywania tych cudeniek, bo troszeczkę ich tutaj jest. Zacznijmy może od takiego słodziusiego króliczka. Jest przepiękny. Jaki cudowny. Dalej może Wam pokażę taką chyba iguanę? W każdym razie jakąś jaszczurkę. Przepiękna jest. Dalej mamy świnkę. Taką świnkę już kiedyś miałam w swojej kolekcji, ale to jak byłam dużo młodsza i szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, gdzie obecnie są te pet shopy. Chyba się gdzieś po prostu zagubiły z biegiem czasu. Mamy takiego ślicznego pieska. Przepiękny, jeszcze te niebieskie oczka i te łapcie. Dalej mamy skunksika, popatrzcie jaki słodziak. Przepiękny jest. Ale śliczny, jeszcze te gwiazdki w oczkach. Cudowny. Dalej mamy takiego ptaszka. Prześliczny. I on ma kropelki w oczkach zamiast kropeczek. Też fajnie. Popatrzcie na tą myszeczkę. Jaka cudna! I te zielone akcesoria! Jejku, ja naprawdę nie pamiętam, co zamawiałam. I to jest straszne. Tego malucha już pamiętam. W 100%. Jest prześliczny. Jest to kolejny konik morski w mojej kolekcji. To chyba jest troszeczkę moja mania. Przynajmniej takie mam wrażenie. Bo zaczynam się w nich zakochiwać coraz bardziej. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Następnym króliczkiem jest taki oto króliczek. To jest ten zestaw, który ja zamówiłam za 25 zł. On już przyszedł i on jest tak wielki. Przez tego oto króliczka zorientowałam się, że ja wcale nie zamawiałam tych pet shopów, że tak powiem, na sztuki. Tylko to był chyba cały zestaw wystawiony i właśnie ten króliczek z tą tutaj plamką był wystawiony w osobnym zdjęciu, żeby pokazać jego wadę. Dalej mam taką owieczkę i ona jest chyba z tych saszetek. Mam takie wrażenie ze względu na ten znaczek, bo są one dość charakterystyczne dla zwierzątek po prostu losowych. Mam wrażenie, że jest bardziej masywna niż reszta pet shopów. W sensie ta główka jest strasznie ciężka. Tu jest taka papuszka, też śliczna. I w zasadzie fakt, że zamówiłam to w zestawie, a nie na pojedyncze sztuki, wyjaśnię, dlaczego niektórych z tych pet shopów po prostu nie kojarzę. To dużo rozjaśnia. Taki malutki kotek i on też jest właśnie z losowych jakichś figurek, ale też jest bardzo uroczy. Maluszek taki. Dalej mamy takiego ślicznego króliczka. Popatrzcie, jaki słodziak. Ojejku! No nie, popatrzcie, jaki śliczny. To jest kotek, który sobie myje łapkę. O, jakie cudo. Dalej mamy kolejnego króliczka. Jest przepiękny, to oklapnięte uszko i te nóżki wystawione do góry. Wiecie co? Już mi w ogóle ta dostawa nie przeszkadza. Jestem zachwycona. O, to jest chyba buldożek, ale popatrzcie, jaki on jest przepiękny. Ja się zakochuję po prostu w każdym z tych pet shopów z osobna. To jest niesamowite. Mamy następnego króliczka! I ten króliczek ma zielone uszko, zielone tutaj futerko
i zielony cień na powiekach. Ale jest prześliczny. I on ma kropeczki na ogonku. Przesłodkie to jest. Ktoś chyba bardzo lubił króliczki, ponieważ tych króliczków tutaj troszeczkę jest. Dalej mamy taką prześliczną żabkę. Dalej mamy takiego malutkiego ptaszka. Też prześliczny. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za gatunek ptaka. Może jakiś dzięcioł? Nie wiem, ma taki strasznie długi dziób, jak na swoją wielkość. I ostatnim już pet shopem jest taki śliczny piesek. No przepiękny. No przepraszam, ale ja jestem rozanielona. Bo jeżeli to jest ten zestaw, o którym ja myślę, że to jest ten zestaw, to jest przeolbrzymi, ja nawet nie wiedziałam, że tam jest tyle pet shopów. Bo na zdjęciu sprzedażowym nie było tego widać. Zresztą sami zobaczcie. Więc jestem bardzo zdziwiona i zaskoczona. Był, szczerze mówiąc, troszeczkę zakup w ciemno, ze względu na to, że było dość tanio. Jedynym pet shopem, który wiedziałam, że wygląda jak wygląda, był ten pet shop. Więc... no. Ale jejku, ile to jest radości. Ale mam jeszcze jedną paczkę. Jest porządnie zabezpieczona, co jest na wielki plus. Mam pewność, że nic nie wypadło, także jestem o to spokojna. A teraz zobaczmy, co skrywa ten zestaw. Ojejku, to też jest spory zestaw. Na początek widzę, że jest piesek z taką smyczą. Jest przeuroczy, przesłodki. Ta smycz pewnie będzie pasowała również do innych piesków, co w sumie jest dość fajne. Czy to jest? To jest piesek chyba, to jest taki różowy pudelek, prawda? Jeżeli jestem w błędzie, to mnie wyprowadźcie. Ale to chyba jest po prostu pudelek. I on chyba powinien mieć ogonek z tyłu. I on chyba wypadł. Nie jestem pewna. Ale jest to dość urocze. Nawet pomimo braku ogonka. Dalej mamy żabkę. Ewidentnie będzie to jedna z moich mani. To będzie piękne. No popatrzcie. Żeby nie być gołosłownym, tu jest kolejna żabka. I jest też przesłodziusia. Dalej będzie króliczek, który ewidentnie ma troszeczkę popisane oczko, ale to nic. I na brzuszku ma pisankę? Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Z tyłu wygląda tak. I tu z tyłu głowy też ma jakiś znaczek. Na uszkach chyba też. A nie, to po prostu jest ślad chyba po lakierze. Także jakieś dziecko się do niego dorwało. Po raz kolejny? To nic. Mam nadzieję, że sobie z tym jakoś poradzę. O mój Boże! No nie! To jest Fredka. Chyba Fredka. W czapeczce! Jakie to jest przepiękne! O mój Boże! No przecież to jest przesłodkie! Ej, to chyba dostałam w gratisie. To jest taka podstawka, na której coś powinno stać. Nie mam zielonego pojęcia co, ale coś na pewno. Dalej mamy takiego słodziaka. Ojejku, jaki on jest piękny! O, i to co mi się chyba dostałam włos gratis. To co mi się bardzo podobało, czyli ta kuna, Fredka, łasica, nie mam pojęcia, ale jest prześliczna. Ja po prostu jak ją zobaczyłam, to powiedziałam, o nie, ją na pewno biorę. No i wzięłam. Dalej mamy kolejnego skunksika. Kolejnego dzisiaj, ale pierwszego w tej paczce. Też jest prześliczny. Poprzedni był fioletowy, także nie ma powtórki, chociaż tyle. I tu mam jeszcze jedną żabkę. Ja mam pomalowane usta. Ojejku, i ma kropeczki na sobie! Jakie to jest urocze! To są serduszka, to nie są kropeczki! Ojejku, i mamy kotka! Ma serduszka w oczkach i serduszko na brzuszku! Jakie to jest słodkie! I ogonek ma w takie paseczki! Jakie to jest piękne! I igłany chyba nie było! Tej jaszczurki, takie mam wrażenie. Ale jest też przepiękny. Mogę po prostu. Mam kolejnego pieska, który jest niebieski i jest przepiękny. Moja miłość nie ma końca, ja dzisiaj mam po prostu takiego banana. Przepraszam was za to, ale nie mogę się opamiętać. Pupa.
Patrzcie na to! Jaki słodziak! No nie! Nie mogę wyjść po prostu z podziwu. I tutaj mam kotka. Popatrzcie, jaki jest piękny. Ja mam wrażenie, że o każdym z tych pet shopów mówię, że po prostu jest przepiękny, prześliczny i żebyście na to patrzyli, jak bardzo jest wspaniały. Przepraszam was bardzo za tego kota przy okazji, który lata w tej nazad, ale mój kot dostał kota i po prostu tak już jest. A jeżeli w tle słyszycie remont, to nie jest u sąsiada, to mój partner po prostu w tym momencie przeprowadza remont. Ale trzeba to zrobić, także no cóż. Dalej mamy fioletowo-białą, a raczej biało-fioletową pandę. Nie wiem, czy kropki, które ma na czółku, są oryginalne, czy domalowane przez jakieś dziecko. Ale ta psiak jest po prostu przepiękna. I też ma serduszka w oczach. Jakie to jest cudowne. Dalej mamy kotka, którego ewidentnie ktoś potraktował lakierem bezbarwnym do paznokci. Jest to bardzo biedny kotek. Odbija mu się ten lakier. Nie wiem, czy to wy zobaczycie w kamerze. Ale w każdym razie jest taki biedny. Ale jest przesłodki. I ma taką pelerynkę. Szczerze mówiąc, ta pelerynka kojarzy mi się z taką, jaka jest u fryzjera. Fryzjerzy nakładają takie na nas, żeby nam się ciuchy nie pobrudziły. I żeby łatwiej usunąć włoski. I pod spodem ma takie piękne łapcie. No cudo, po prostu cudo. A na koniec mamy takiego królisia, który do kompletu, chyba on, miał taką czapę. I jak ją się nałoży, to on wygląda przekomicznie, ale przy okazji przepięknie. No przecież to jest taki słodziak. Dodatkowo nie mam zielonego pojęcia, na którego pet shopa, ale mamy taki oto kapelusz. I szczerze mówiąc, stawiałabym na jakiegoś kotka, ale nie, to jest za mały rozstaw uszu w sensie, czyli albo nie. To co, na królika? Królika też nie bardzo pasuje. Okej, dobra, chyba dałam radę. Nie wiem, czy to jest tego królika. Raczej nie. Ale jest przepiękny. Chociaż ten królik ma w oczkach kwiatki, więc teoretycznie ten kapelusik by tu pasował. Ile tego tu jest? Ile to jest szczęścia? Ja patrzę na ten stół zostawiony pet shopami i po prostu w to nie wierzę. Co robisz? Mam nadzieję, że remont sypialni skończy się na tyle szybko, żebym mogła ślicznie jej poukładać na półeczce, bo jak na razie nie mam takiej możliwości, co mnie w sumie przeraża. Bo nie mam gdzie ich położyć. I na razie będą czekać w pudełeczku. Są przepiękne. I chciałabym, żeby każda z osobna z tych figurek stała ślicznie wyeksponowana na półeczce, bo po prostu każda jest przepiękna. Ja po prostu dzisiaj nie mogę, ja was przepraszam. Po prostu nie mogę przestać się cieszyć. Buzia mi się po prostu uśmiecha sama z siebie, jak patrzę na te małe słodkości. I szczerze mówiąc, jakbym miała wybrać teraz z tych wszystkich pet shopów, które leżą tu przede mną, najśliczniejszego i najbardziej uroczego, to miałabym olbrzymi problem. Nie wiem, czy byłabym w stanie to zrobić. Chociaż mógłby być to albo ten kotek z łapką do góry, który się myje i jest po prostu przepiękny, albo ta Fredka w szafce. No nie mogę na nią po prostu, jak się na nią patrzę, to po prostu aż mi się chce śmiać i uśmiechać, bo jest przepiękna. No cudo normalnie. I te skunksiki są piękne, wszystkie są piękne, jak ja mam wybrać jednego? W każdym razie, przyznajmy jedno, wszystkie są po prostu cudowne. Właściwie to ja nawet nie wiem, ile ich tu jest. Dajcie mi chwilę. Z 38 figurek. O, ile dobrze policzyłam. Matko Boska, spisanie ich zajmie mi lata. Jakie jest miłości. Także tym pozytywnym akcentem zakończmy już ten odcinek. Ja dziękuję wam ślicznie za to, że tu byliście. Zostawcie coś na dole po sobie i do kiedyś tam!